poczekaj, poczekaj. Biało-czerwona na razie jest ta szachownica, którą ma na kasku. To jest symbol naszych lotników w skokach narciarskich. Jest mistyczna tajemnica lotu, niech leci daleko i wyląduje! I tak zrobił! Yes. Jest złoto! Fortuna 72! I teraz jest fantastyczna sprawa! Złoty medal! Złoty medal! Złoty medal! Po prostu można zwariować ze szczęścia! Wszystkim wywalił się. Ale ile metrów, co? Pierwszej serii najdalej 105,5 metra. Drugiej serii najdalej 103,5 metra. W przepięknym stylu. Są 20 głowek. Jest 20 za olimpijski. Idealny skok Kamila Stocha. Jakże on wytrzymał to psychicznie. Oto jest po prostu coś niewiarygodnego. Jego przewaga na normalnej skokie. Trudno jest uzyskać dużą przewagę punktową. Jest naprawdę gigantyczna. Złoty medal, drugi w historii polskiego sportu, złoty medal w skokach narciarskich. No, niesamowite. Wielka reakcja prędca. Z nim nikt nie wygra dzisiaj, to wszyscy mówili. Naprawdę. I to jest historia piękna. Tam, gdzie Adama złoty. Tomasz Polgerszner, a teraz... Nie, Małyszka też ma złoto. Piękna trójka polskich skoczków z mistrzem olimpijskim. Mamy drugiego mistrza olimpijskiego w historii. Mieliśmy tych mistrzów wielkich polskich skoków wielu. Stanisław Paruszas, Antoni Łaciak, Wojtek Kopiona, który zdobył złoto w Sapporo i był zaraz mistrzem świata. Od 80 roku przyznawano dwa tytuły. Później Ela Adama Małysza, 10 jeszcze wcześniej medal Stanisława Daniela Gąsienicy. 10 medali Adama, 6 na mistrzostwa świata, 4 tytuły, 4 medale. I później wracamy znowu Pretazzo, do tego Pretazzo, które kiedyś dało 2 złota Adamowi. Jest Kamil Stoch i drużyna na trzecim miejscu i teraz mistrzem olimpijskim jest Kamil Stoch. A gdzie będzie polska drużyna? Niestety, duży skoczni będzie. Fantastycznego, dlatego że oni są wszyscy mocni. Kruczek zbudował, Łukasz Kruczek, brawo! Drużynę, która kocha się, która liczy się między sobą, która ma więź i moc. To jest naprawdę coś niezwykłego. To jest polski pomysł na to, żeby osiągnąć sukces, który się naprawdę udało zrealizować. Złoty medal Kamila Stocha, srebro dla Petera Prewca, brąz Andersa Bandala. Istotne.